Witam Was, moi drodzy. Napięcie na linii Rosja-Ukraina nie słabnie. W ostatnich dniach padło sporo ważnych i poważnych słów. MSZ Rosji twierdzi, że Ukraina rozmieściła w strefie konfliktu już około 125 tysięcy żołnierzy. Natomiast były minister spraw zagranicznych Ukrainy stwierdził, że jeśli zajdzie konieczność, Ukraina gotowa jest zaatakować infrastrukturę na terenie Rosji, w tym elektrownie jądrowe. Będzie też o wznowieniu rozmów dotyczących porozumienia nuklearnego z Iranem i doniesieniach o tym, że Persowie mogą wkrótce rozpocząć produkcję uranu wzbogaconego do 90%. Zaczynamy. Prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka zapowiedział, jeśli ponownie rozpętają wojnę w Donbasie lub gdzieś na granicy z Federacją Rosyjską, Białoruś nie zostanie na uboczu i wiadomo, po której stronie będzie. Jeśli oni rozwiążą opiać wojnuszku w Donbasie ili gdzieś na granicy z Rosją, Białoruś w stronie nie останется. И ясно, на чьей стороне будет Беларусь. Если только Украина попробует развязать конфликт с Россией, в стороне Беларусь не останется. Генералу Хренину и генеральному штабу было поручено подготовить планы возможного ответа на возможную агрессию против Беларуси. Zarzuty, że Rosja planuje zaatakować kogokolwiek, są całkowicie bezpodstawne, powiedział w niedzielę rzecznik prasowy prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow. Zarzuty, że Rosja planuje zaatakować kogokolwiek i zarzuty, że zachowuje się agresywnie, są całkowicie bezpodstawne i błędne, powiedział Pieskow, poproszony o skomentowanie słów prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, że prezydent Rosji Władimir Putin musi powiedzieć publicznie, że Rosja nie planuje zaatakować Ukrainy. Prezydent Wołodymyr Zełenski odwołał Aleksandra Rusnaka ze stanowiska szefa Departamentu Kontrwywiadu Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Ambasador Rosji w Wielkiej Brytanii powiedział: ostrzegamy, że dalsze wzmacnianie aktywów NATO na Ukrainie zostanie zinterpretowane jako zagrożenie inwazją na Rosję. Białoruś planuje ćwiczenia z Rosją obejmujące jej południowe granice, poinformował dziennikarzy minister obrony Białorusi Wiktor Chrenin po spotkaniu na temat bezpieczeństwa wojskowego z udziałem prezydenta Łukaszenki. Minister obrony Chrenin powiedział, że Mińsk przeprowadzi ćwiczenia z Rosją w średnioterminowej perspektywie, nie podając jednak konkretnej daty. Podczas roboczej wizyty w Izraelu minister obrony Ukrainy Oleksiej Reznikow wziął udział w ceremonii zapalenia świecy chanukowej na placu przed Ścianą Płaczu. Minister obrony Ukrainy otrzymał honorowe prawo do zapalenia świeczki na świątecznej chanuce. Naczelny rabin Ściany Płaczu zadedykował ceremonię zapalenia świecy chanukowej Ukrainie. Rabin Szmuel Rabinowicz podczas uroczystej wieczornej ceremonii zapalenia świecy chanukowej na placu przed Ścianą Płaczu odmówił modlitwę i błogosławieństwo dwustronnych relacji, przyjaźni i wzajemnego wsparcia między Ukrainą a państwem Izrael, napisano w oświadczeniu. Izrael w ciągu ostatnich 2 tygodni dzielił się informacjami wywiadowczymi ze Stanami Zjednoczonymi i kilkoma sojusznikami europejskimi, sugerując, że Iran podejmuje kroki techniczne w celu przygotowania do wzbogacania uranu do 90% poziomu potrzebnego do wyprodukowania broni jądrowej, jak twierdzą dwa źródła amerykańskie, donosi portal Axios. Informacje wywiadowcze, którymi Izrael podzielił się z administracją Bidena, sugerują, że przedsięwzięte przygotowania pozwolą Iranowi posunąć się naprzód z wzbogacaniem uranu do 90% w ciągu kilku tygodni. Jak czytamy dalej, poniedziałkowe rozmowy dotyczące porozumienia nuklearnego zakończyły się po około 4 godzinach decyzją o rozpoczęciu we wtorek dyskusji
o zniesieniu sankcji, a potem innych kwestiach, jak ujął to główny negocjator Iranu i wiceminister spraw zagranicznych Ali Bagheri Khani. Minister obrony Benny Gantz powiedział, że Izrael musi być silny i niezależny, aby przedstawiać własne rozwiązania oraz by mieć możliwość do samodzielnej obrony, kiedy zdecydują, że muszą to zrobić. Gantz dodał: mówię naszym partnerom, upływający czas musi mieć swoją cenę w postaci sankcji gospodarczych i działań militarnych, aby Irańczycy powstrzymali swój wyścig nuklearny i agresję regionalną. Sekretarz stanu USA Antony Blinken. Jesteśmy głęboko zaniepokojeni dowodami na to, że Rosja planuje znaczące agresywne ruchy przeciwko Ukrainie. Plany obejmują wysiłki na rzecz destabilizacji Ukrainy od wewnątrz, a także operacje wojskowe na dużą skalę. Widzieliśmy ten schemat już wcześniej, w 2014 roku, kiedy Rosja ostatni raz najechała Ukrainę. Władimir Ochrysko twierdzi, że uderzenie na rosyjską infrastrukturę zostało przygotowane w ramach alternatywy z powodu braku możliwości dotarcia ukraińskich rakiet do Moskwy. Nie mając możliwości wystrzelenia rakiet na Moskwę, Ukraina jest gotowa uderzyć w rosyjskie miasta i elektrownie jądrowe, które znajdują się w zasięgu jej pocisków, mówił były minister spraw zagranicznych Ukrainy na antenie kanału 5. Na wojnie jak to na wojnie. Jeśli grożą nam ataki na infrastrukturę, my też możemy atakować. Jeśli dzisiaj nie mamy możliwości dotarcia pociskami rakietowymi do Moskwy, to zawsze istnieje możliwość dotarcia do innych miast, które są w zasięgu ukraińskich sił rakietowych, a które mogą objąć bardzo poważne obiekty infrastrukturalne Federacji Rosyjskiej, w tym elektrownie atomowe, ostrzegł Ochrysko. Sekretarz generalny NATO przekazał, że zwiększona obecność sojuszu na Morzach Bałtyckim i Czarnym wynika bezpośrednio z działań Rosji na Ukrainie. Jens Stoltenberg dodał, że Rosja będzie musiała zapłacić wysoką cenę, jeśli zagrozi niepodległości i integralności terytorialnej Ukrainy. Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział, że jeśli na Ukrainie pojawią się systemy uderzeniowe, które będą miały możliwość uderzyć na Moskwę w kilka minut, Rosja będzie zmuszona stworzyć w odpowiedzi podobne rozwiązania. Теперь вы спросили про Украину. Где эти красные линии? Это прежде всего создание угроз для нас, которые могут исходить с этой территории. Если и дальше все будет расширяться, эта инфраструктура, то я уже публично говорил. Вы люди деловые, вам, может быть, некогда за этим следить, но я повторю еще раз. Значит, если на территории Украины возникнут комплексы какие-то ударные, подлетное время до Москвы будет... значит, там 7-10, а в случае размещения гиперзвукового оружия 5 минут. Вот представьте себе, да? Вы же, кстати, в Москве живете, да, я так понимаю, East Capital, Москва, да? До Москвы будет подлетное время 5 минут. Уже 15 лет в Москве, так что да. Ну да. Но, а нам что делать? Мы тогда должны будем что-то подобное создать в отношении тех, кто нам так угрожает. Ukraina rozmieściła obecnie ponad 100 tysięcy żołnierzy i duże ilości sprzętu, twierdzi Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji. Przemawiając na środowym briefingu, rzeczniczka rosyjskiej dyplomacji Maria Zacharowa stwierdziła, że siły zbrojne Ukrainy zwiększają swoją liczebność, transportując ciężki sprzęt i personel wojskowy. Według niektórych doniesień liczba żołnierzy w strefie konfliktu sięga już 125 tysięcy osób, a to, jeśli ktoś nie wie, to połowa całkowitej liczebności sił zbrojnych Ukrainy, mówiła Zacharowa. Koszmarny scenariusz konfrontacji militarnej w Europie powraca, zapowiada szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow na posiedzeniu OBWE w Sztokholmie. Minister spraw zagranicznych Rosji zapowiedział podczas szczytu OBWE w Sztokholmie, że Rosja przedstawi wkrótce propozycję nowego układu o bezpieczeństwie w Europie.
Podczas szczytu zaplanowano bezpośrednie spotkanie Siergieja Ławrowa z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem. Iran rozpoczął produkcję wzbogaconego uranu z bardziej wydajnymi, zaawansowanymi wirówkami w swojej fabryce w Fordo, powiedzieli w środę obserwatorzy ONZ do spraw energii atomowej. Trzeciego dnia obecnej rundy rozmów Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej poinformowała, że Iran rozpoczął proces wzbogacania uranu do 20% czystości za pomocą jednej kaskady lub klastra zaawansowanych maszyn IR-6 w Fordo. Dzisiaj zaś premier Izraela Naftali Bennett wezwał do natychmiastowego wstrzymania rozmów nuklearnych w odpowiedzi na doniesienia Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, że Iran produkuje wzbogacony uran za pomocą bardziej zaawansowanych wirówek w zakładzie Fordo. I na koniec niepokojące słowa rzecznika Kremla. Moskwa ostrzega, że ryzyko wybuchu konfliktu zbrojnego w południowo-wschodniej Ukrainie jest niezwykle wysokie i staje się przedmiotem poważnego zaniepokojenia Rosji. W rozmowie z dziennikarzami w czwartek rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że prawdopodobieństwo działań wojennych na Ukrainie nadal jest wysokie. Dodał, że dla Rosji jest to kwestia szczególnie niepokojąca. I to już wszystkie informacje przygotowane w dzisiejszym nagraniu. Bardzo dziękuję za Waszą obecność. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.